Pytulice. Odrażająca imitacja miasta, w którym pracowici i zamożni obywatele nie mają zmartwień ani niestrawności. Z ubolewaniem należy zaznaczyć, iż nawet dzieci są tu szczęśliwe i bezpieczne. Z pewnością dlatego, że nie karze się ich za wydumane przewiny. Tak więc witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bloody, a dzisiaj sobie kontynuujemy nasze przygody z grą Dungeon Keeper i teraz będziemy grać w poziom drugi. Nie tracąc czasu, rozpocznijmy. Dobra, oczywiście oddalmy troszkę widok, żeby ładniej to wyglądało. Pamiętaj lekcje, jakie otrzymałeś, zdobywając wyżynowo. Musisz zbudować... Jakie otrzymałeś? Dobra, musisz zbudować skarbiec, legowisko i kurnik. Powinieneś też przyjąć jakieś wejście. Buduj pomieszczenia o rozmiarach co najmniej 9 segmentów, aby podnieść ich wydajność. Czyli 9 segmentów podnosi wydajność. To tak. Pierwsze co zrobimy, to się dokupimy do złoża złota. To uważam osobiście, że to się może nam na przykład przydać. Tutaj zbudujemy sobie taki skarbiec, powiedzmy, żeby było klimatycznie. No i tutaj dokupimy się do złota. To na razie, może na razie poczekajmy, niech tutaj stwory się tym zajmą. To tak, oczywiście tu jest, widzę, drugie złoto. No i będziemy musieli też legowisko trzasnąć. Zobaczmy w ogóle na mapę. No, wygląda tak dosyć ciekawie. Okej. No dobra, okej, nie musisz już mówić. Coś tu jeszcze nowego? Okej. Innych porozkazów przybiegam twój loch, wspomacając... Dobra. To tak, teraz... Aha, ten właśnie. Dobra, no i teraz tak, teraz ogólnie zacznie się wydobywanie. Ja bym stworzył sobie jeszcze troszkę więcej tych ochlików, żeby po prostu zwiększyć, powiedzmy, wydajność. One kosztują, fakt, one kosztują. No ale to jest inwestycja w przyszłość tak właściwie, więc... warto chyba tutaj troszkę poświęcić na te ochliki. No i one się tu zajmą, dobra. No i teraz tak, przydałoby się nam właśnie jakieś, że tak powiem, leże. No i tuż obok by się przydał jakiś kurnik, co nie? Kurnik tutaj trzaskamy obok oczywiście, żeby po prostu był... Chodzi zawsze o to, żeby kurnik był po prostu blisko leża. Żeby było do niego połączenie jakieś. Jeszcze może trzaskniemy sobie jednego ochlika, co tam. Zawsze warto mieć sporo tych ochlików, bo jednak oni no, zwiększają po prostu skuteczność i działanie na lochu. Tylko niestety jestem pewien, gdzie, czy te wszystkie ochliki przypadkiem nie poszły jakby nigdy nic wydobywać złoto, a ja potrzebuję jednego, żeby tutaj sobie trochę pokopał, no właśnie. O, no, kop, bo ja tutaj potrzebuję kogoś, który musi to wykopać, bo ochliki tu się zajmują świetną zabawą wydobywanie złoto, a kopać tutaj nie ma już komu. Dzisiaj prawdopodobnie też odkryjemy nowy przedmiot, ponieważ tutaj, znaczy nową salę właściwie, bo tutaj mamy znak zapytania, więc zapewne tak będzie. Dobra, wiecie co, spójrzmy już jeszcze jednego chochlika. O. Mam nadzieję, że zajmie się zajmowaniem, nie, zajął się wydobywaniem, no lepsze to niż nic. Dobra, no teraz już pomogą kolegom, to tym potem jak skończą, to niech dalej się zajmują tutaj wydobyciem złota. A tymczasem ja tutaj wybuduję właśnie, tutaj będzie leże. Dobra, weźmy, już możemy się w sumie dokopywać do naszego portalu, żeby pomału stwory zaczynały przychodzić. A tutaj zróbmy kurnik. Mam nadzieję, że jeszcze nikt mnie nie zaatakuje tak ledwo początek gry. Wiecie co, ja może się, początek, nie początek, ja już tu się sejfnę. Zapisana. O właśnie, w ten sposób. No i teraz tak, dobra, no to tutaj nie wiem, no dawaj, wykopcie jeszcze tą ścianę, za złota nigdy za wiele. A tymczasem tutaj wybudujmy troszkę większe oleże. Właściwie leży, ja bym jeszcze, w sumie można powiększyć je troszkę. Tak, wiecie, przyszłościowo już myślę, o, no jak tak, trzaśniemy sobie, co będziemy się ograniczać. No, zaraz tutaj przejmiemy, chochlik przejmie nam nasze... Dobra, widzę, że jest duży skarbiec, możemy kopać. Zaraz chochlik przejmie nam portal. W sensie, że my atakujemy te wejście. Powinien wzmocnić kondycję swoich stworów. Sala treningowa pozwoli ci... O właśnie, sala treningowa jest niezwykle ważną rzeczą w życiu stworów. Jest naprawdę ważne. Dlatego ważne jest właśnie, żeby dbać o stwory i ich tutaj ekspić. Gdyż ekspiąc właśnie na siłowni, stwory zdobywają wyższy level. Dlatego właśnie niezwykle istotne jest, żeby stwory trenować. To jest jedno z podstawowych zasad. Żuk przyszedł do mnie i mucha. To jest jedno z podstawowych zasad zarządzania właśnie
lochem, żeby jak największym stopniu trenować stwory, ponieważ im większy level mają stwory, tym są po prostu silniejsze, potężniejsze, no i logiczne i tak dalej, więc tutaj postaramy się stwory wzmocnić jak najbardziej będzie się dało. Dobra, oczywiście tutaj jeszcze wykopiemy złoto, jakie tam zostało. A tutaj stwor, o proszę, ile mamy chochlików. No i tutaj właśnie trzaśniemy sobie salę treningową. No, akurat sala treningowa jest niezwykle ważna, więc o to zadbamy, żeby była jako tako działająca. O proszę. Ona oczywiście kosztuje, ale no wiadomo, że koszt stworów, jakby koszt treningu stworów musi kosztować. No ale to jest inwestycja w przyszłość, więc tutaj naprawdę warto w to poświęcić troszkę biznesu. Dobra, gdzie są stwory? Jakie stwory przyszły do mnie? Dobra, heja, heja, wszyscy do siłowni trenować. Już, ja nie mam czasu, żeby jakby wytrzymywać wasze narzekania. Już, trening. A tutaj jeszcze wykopmy, co tu jeszcze zostało, tak właściwie. No i będziemy musieli pomału myśleć o jakimś nowym złożu złota, czyli na przykład tutaj, poczekaj. Ty, kurde, no dobra. To też wydobędziemy, więc tutaj będziecie przygotowani na to. No, a tutaj siłownia. No, już, trzeba trenować. Jaki taki tam XP, nie? Pierwszy poziom, no to słabiutko, dawaj, trenujcie, to jest niezwykle ważne. Trening to jest jedna z najważniejszych rzeczy, więc tutaj naprawdę... Zapisana. Naprawdę warto o to dbać. No i dlatego właśnie wrzuciłem te stwory. W sumie siłownię można jeszcze powiększyć. Kto tam może wiedzieć, może akurat się to przyda przyszłościowo. No na razie cały czas pierwszy poziom, więc nie powiedziałbym, żeby to było jakieś dobre osiągnięcie. No ale liczę na to, że z czasem to się troszkę polepszy tutaj kondycja stworków. O, kurnik też w sumie możemy odrobinkę polepszyć, co nie? Bo to jakiś taki mały mi mam wrażenie, że wyszedł. Zróbmy tu połączenie. No, trenować! Wszyscy! Kto trenuje? Nie wiem, czy kto trenuje. Co to znaczy? Pracujący, dobra, czyli tyle pracują, te się obijają. No to już, do pracy, do roboty. Teraz się ten obija, już, do roboty. Nie ma leżenia. Trzeba ekspić. No, to jest ważne, dlatego tak dbam o to i jak taką dużą właśnie uwagę na to zwracam. No ale sami rozumiecie, że od stwory trzeba tutaj dbać o ich wykształcenie, że tak powiem. O ich poziom. Na razie jeszcze nic się tak naprawdę groźnego nie dzieje, nic nas jeszcze nie atakuje, więc się na razie mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. No ale z czasem sytuacja na pewno się zaostrzy troszkę. O proszę, jak ładnie trenują stwory. Zobaczmy, tu niektórzy mają po pierwszy poziom, ale już tu mają, niektóre mają już po drugi poziom. No to już lepiej, właśnie w ten sposób to musi wyglądać. Wybudujmy też większy kurnik, żeby tutaj stwory miały... O, żeby miały to taki fajowski kurnik duży. No, dobra. To stwory sobie tak. Realizacja twojego planu przebiega gładko. Daj chochlikom czas na wzmocnienie ścian lochu. Zwiększy to wydajność pomieszczeń i będzie przeszkodą dla potencjalnych natrętów. Dobra, oczywiście znowu save'niemy. Wiem, że często zapisuję. Ale to też wynika z tego, że na przykład Dungeon Keeper 2 łatwo gra wywalała i warto zapisać. Nie wiem, ta gra jest chyba bardziej stabilna z jakiegoś powodu, mimo że jest starsza. Tak, zobaczmy jeszcze na mapę. Aha, dobra. Tak prezentuje się mapa. Ciężko powiedzieć, z którą stronę powinienem się udać, żeby... O kurczę, zmienił mi się widok. O, ja wolę jednak taki widok troszkę po boku. Bohaterowie są już w drodze. Upewnij się, że twoje stwory są dobrze wyszkolone i gotowe na odparcie ataku. Bohaterowie, których napotkasz w tym królestwie, są potężniejsi od wyrżniętych wyżynowie. Nie wiem, czy to było wyżynowo, czy śmiechowo w końcu. Nie wnikam. Dobra, trenujcie. No wiecie co? Trenować musicie. No i nagle wszystkie stwory poszły do skarbca, bo dzień wypłaty. Co za po prostu brak szacunku. Dobra, myślę, że bez problemu teraz jakby obronimy ten atak. Teraz niech stwory jeszcze idą trenować. Już mają po drugi level, po trzeci te się obijają. To te trzaśniemy jeszcze tutaj. Teraz czekamy tylko jak rycerze do nas przyjdą. No, chochliki wzmacniają ściany, niedługo wszystko będzie wzmocnione. O, mamy inwazję. Widzimy? Dobra. Czas się do nich dokopać, nie ma co zlekać. Bo tu widzimy, że już tutaj dochodzą do nas, tak przy boczku są. To się jeszcze raz zapiszemy.
stwory na razie damy możliwość i expienia, a za chwilę weźmiemy wszystkie stwory i wrzucimy tutaj na atak. Nie wiem, tutaj... Ja widzę, że tutaj wrogowie mają taką tendencję, jak dziwnie tak kopią troszkę. Dziwnie tak troszkę kopią, to znaczy robią właśnie tak wokół całego królestwa. Taki dziwna taktyka. Dobra. Twoje stwory atakują wroga. No, kurczę, z taką armią to myślę, że nikt mi się nie przeciwstawi. Zobaczcie. Posługi wygrywają. Z w ogóle jaką mam armię, naprawdę. Przecież z takim wyposażeniem to nie powinno być problemu, jeśli chodzi o tutaj jakieś takie o przejęcie. Zaatakowano twoje stwory. Dobra, znowu muszę wysłać troszkę stworów. Dobra, te muchy jeszcze wyślemy, bo one nic nie robią. No nic dziwnego, że wygrywają w końcu, co to za problem. Muszę jeszcze przywołać tego całego lorda, żeby on do mnie przyszedł. Widzę, że to jest ogólny tunel, ale dzięki temu będę wiedzieć przynajmniej, w którym kierunku powinienem się udać. No oczywiście, że wygrywają, ciężko byłoby przegrać, przecież to są słabusze. Tak dobrze wyszkoliliśmy swoje stwory, że tutaj ciężko jest jakkolwiek przegrać. Dobra. Nie jestem pewien, jaki tutaj... Musimy jakoś chyba się tutaj... bo to wygląda mi na ślepy zaułek, co nie? Takie pytanie sobie można zarzucić, to w takim razie gdzie jest ta właściwa droga? Bo tu widzę, że to jest taka niewydobywalna już skała. Tu możemy iść wzdłuż tej rzeki, zobaczyć jak nam pójdzie. Bo tak właściwie teraz cały myk polega na tym, żeby... cały myk polega na tym, żeby jako tako odnaleźć tego całego... Tu! Widzicie? Kurczę, jaka moja mapa jest dobra. W ogóle co jeszcze śmieszne w tej grze, że tutaj jest coś takiego jak komputer, że da się w każdej chwili włączyć komputer. No i jak włączymy komputer, to wtedy on będzie grać za mnie. To jest w ogóle jakaś... To jest jakaś... Znaczy to jest taka trochę śmieszne po prostu, że co to... Włączyć komputer i komputer będzie za nas grać. No po prostu zabawne, że tak powiem. Dobra, idziemy tu odeprzeć kolejny atak. Tutaj już zrobimy wykopiemy takie coś, żeby się natknąć na naszych tutaj wrogów. Oczywiście znowu save'niemy, tym razem trzaśniemy sobie na tutaj ten save. Czy moje stwory expią? Mam nadzieję, że expią, chociaż te się obijają z tego co widzę, ale reszta chyba expi. No, to dobrze, czwarty poziom. Zaatakowano twoje stwory. Spokojnie, spokojnie. Fakt, że teraz zaatakowano, ale zaraz odeprzemy je wszystkie. Twoje stwory atakują wroga. Myślę, że spokojnie tutaj damy radę, a to możemy odznaczyć na razie. Co już widać? Widać. Od razu widać, że ten poziom... Od razu widać, że ten poziom tak naprawdę jest o wiele dłuższy niż pierwszy poziom, gdyż widać to na pierwszy rzut oka. Na pierwszy rzut oka widać, że... Uwaga! No, z takim levelem to... No, nareszcie! Nareszcie! Bardzo dobrze, że nadciąga władca. Jestem ciekaw, skąd nadciąga. Zaraz mam nadzieję, że się dowiem. Zobaczmy, czy tu jest coś pokazane. Chyba stąd, bo tu jest jakaś taka, widzicie? Taka jakby baza. No to zaraz mu pokażemy. Temu władcy całemu. No, trzeba jakoś tak, kurczę, jakbyś tam... O, idzie władca. Dobra, zaraz go szybko rozwalimy go i będzie po problemie. Zobaczcie, że on ma pierwszy level i on niby miałby się mi przeciwstawić. Patrzcie, czwarte poziomy. Nie ma żadnych szans. Zaraz ginie. Twe sługi wygrywają. Podbiłeś to królestwo. Może i byli potężniejsi ci bohaterowie, nie stanowili jednak wyzwania dla twych sił. No i w ten oto sposób właśnie ukończyliśmy, że jak powiem, kolejny poziom w Dungeon Keeper. Zwycięstwo, kraina jest twoja, naciśnij pację, by przejść do następnego królestwa. Pam!
No i tak właśnie wygląda mniej więcej moje statystyki w tym poziomie. Jak widać, ten poziom też nie był jakoś bardzo wymagający. Całkiem szybko sobie z nim poradziliśmy. Zwiabione stwory tym razem to 16, wydajność 86, czas 811, styl 86 i ocena 6000. To jakieś takie statystyki poboczne. Na razie pewnie tego nie ma za dużo, więc nawet nie chcę tego za bardzo puszczać. Właśnie, jeszcze klapsy możemy dawać swoim stworom w ramach takiego ukarania stwora za złą wydajność, coś takiego. No dobra, okej. Oczywiście znowu możemy się tutaj zapisać, że jakby nie patrzeć, coraz wyżej jesteśmy. Nie wiem, czy to ma... Dobra, zapiszemy się, co tam. Chyba, że to po prostu wynik poziomowy taki ma wynieść. Rejon bezsensownych figli i nieustających przyjemności. Nikt tu nie jest w stanie pojąć prawdziwego sensu cierpienia i przypadkowych aktów wstrząsającej, nieuzasadnionej przemocy. Czyli taki krótki opis zachęcający od narratora. No ale my zanim rozpoczniemy ten kolejny poziom, to w tym optymistycznym akcencie zakończymy. Dwa już poziomy za nami, no czuję się całkiem fajnie się z tym czuję. I ogólnie gra mi się podoba, dlatego myślę, że nadal będę ją kontynuować. Was oczywiście zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. No a póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia.